Za chwilę powiem o kilku bardzo ważnych sprawach dotyczących naszego życia, wieczności, ale są pewne szczególne okoliczności. W ostatnich dniach Bóg odwołał do wieczności dwie bliskie nam osoby. Jedną z nich jest moja siostra Ania, młodsza ode mnie o rok, po długich zmaganiach z chorobą odeszła. Widzieliśmy się ostatnio w grudniu, cieszyliśmy się tą ostatnią okazją tu na ziemi, następna dopiero w wieczności. Gdy mamy tutaj nasze spotkania, wiele osób jest też z nami online. Wśród nich mała wspólnota w dosyć odległym miejscu, w Nowym Jorku. Oni zawsze też korzystają z tej różnicy czasu i akurat nasze spotkania się zbiegają. W ostatnich dniach Bóg również tam, w tamtej wspólnocie odwołał kogoś do wieczności, Halinę Jaroszewicz, mamę Pawła, którego niektórzy z nas znają. Paweł był tutaj u nas w naszej wspólnocie parę lat temu, a niektórzy też z naszej wspólnoty mieli okazję być u nich w domu, we wspólnocie i też poznać mamę Pawła. Teraz odeszła do wieczności, więc tak powiem coś prosto do Pawła, który nas teraz też ogląda i słucha. Zostałeś sam, bo niedawno twój brat, a teraz twoja mama odeszli. Dlatego szczególnie ciebie wspieramy, modlimy się. Niech Bóg pocieszy w tych dniach was tam i nas tutaj tym pocieszeniem, którym tylko On może pocieszyć. To okoliczność, w której się dzisiaj spotykamy, ale potrzebujemy zająć się póki co naszym życiem tutaj na ziemi. Gdyby była taka możliwość przewijania naszego życia wstecz, jak na ekranie YouTube'a, tak i cofamy się ileś lat. Gdybyście przewinęli moje życie kilkadziesiąt lat wstecz, to w pewnym momencie zobaczylibyście mnie, jak stoję na poboczu pewnej drogi za miejscowością Piaski, kilkadziesiąt kilometrów przed Chełmem na wschodzie Polski i staram się tam złapać autostop do Chełma, bo to był czas, gdy już niedługo miałem zostać małżonkiem i jechałem do mojej narzeczonej. Ale stojąc wtedy na tej drodze, gdybyśmy właśnie na tym YouTubie mogli to zobaczyć, no, zachowuję się dosyć dziwnie, bo w rękach mam zeszyt i długopis i co chwilę odhaczam coś w tym zeszycie. Co robiłem? Był to czas, kiedy stało przede mną wielkie pytanie, czego jeszcze w życiu przydałoby się nauczyć, by pójść najlepszą ścieżką. I jedną z tych rzeczy było to, by dobrze nauczyć się języka. Więc uczyłem się słówek i odhaczałem te, których znaczenie zapamiętałem. Rozwijać się można w różnych aspektach. Ale czasu mamy ograniczoną ilość, dlatego potrzebujemy starannie wybierać to, w czym zamierzamy się rozwijać. Chciałbym zaproponować dzisiaj pewną dziedzinę, która, jestem przekonany, jest szczególnie warta tego, żeby się rozwijać, bo ma największy wpływ na przyszłość. Tą dziedziną rozwoju jest, czy są, cechy ucznia Chrystusa, kwalifikacje ucznia Chrystusa, cechy, które czynią mnie szczególnie przydatnym dla wypełnienia wielkiego posłannictwa Chrystusa, idąc czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. I to jest mój osobisty wybór, do którego i was zachęcam, by rozwijać te kwalifikacje, które czynią nas szczególnie przydatnymi
dla posłannictwa Chrystusa. I dzisiaj powiem o 5 głównych cechach. Pierwsza cecha ucznia Chrystusa. Przeczytajmy o niej w Ewangelii Mateusza 4. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, i rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Jakich ludzi Jezus powołał na swoich uczniów? Takich, że jak każdemu z nich powiedział: pójdź za mną, to zostawili wszystko i poszli. Jak długo Jezus ich przekonywał? Jak długo namawiał? Nie było potrzeby. Oni zareagowali oddaniem. Zostawili wszystko ze względu na Boga. Mieli serce dla Boga. I to jest pierwsza cecha ucznia Chrystusa. Serce dla Boga. Jak ja mogę mieć serce dla Boga? Przez to, że pójdę za czymś, do czego Bóg mnie wzywa, i będę gotowy poświęcić coś osobistego. Na przykład podczas urlopu będę gotowy poświęcić czas, by uczyć się o Chrystusie. Pojadę na obóz. Przeciwieństwem byłaby wierność sobie, swoim planom. Sorry, mam już swoje plany. Serce dla Boga. Postawiłem tą cechę jako pierwszą wśród cech ucznia Chrystusa ze względu na przeogromny wpływ, jaki wywieramy na innych ludzi przez swój stopień oddania, poświęcenia dla Chrystusa. Przykład oddania, jaki dajesz, można powiedzieć umownie, to połowa całego twojego wpływu. Gdy myślę o wpływie, jaki wywarli na mnie moi rodzice, to, co było w tym wpływie najważniejsze, co mnie ukształtowało, to było to, że nigdy, ale to nigdy nie przyszło mi przez myśl, że oni mogliby czegoś pożałować dla Chrystusa. Czas, pieniądze, zdrowie, wygoda, osobiste prawa. Nie widziałem ani jednego przypadku, by czegoś pożałowali dla Chrystusa. I to mnie ukształtowało. Sprawiło, że ja też chciałbym niczego nie pożałować. Idziemy czasem na grób moich rodziców i salutuję. Yes, sir. Yes, ma'am. Ja też tak chcę. Jutro tam pójdziemy. Ty też wywierasz wpływ bez słów i to jest połowa twojego wpływu. Twoje oddanie dla Chrystusa. Ten wpływ może być dobry, może też być nie najlepszy. Piękne słowa, piękne poglądy. Liczy się to, jakie oddanie pokazujemy. I tutaj działa pewien stereotyp, pewne chybione spojrzenie związane ze stażem w byciu chrześcijaninem, stażem od nawrócenia. Mówimy o kimś, że jest nowy, bo niedawno zaufał Chrystusowi, dlatego powinien uczyć się od tych, którzy już są dłużej stażem. Jednak staż nie ma tu żadnego znaczenia. Liczy się tylko to, na ile jestem oddany Bogu. Jak mówi Paweł apostoł w liście do Galatów 2, popatrzmy. Jakimi oni dawniej byli, jest dla mnie bez znaczenia. U Boga nie ma względu na osobę. A więc inne spojrzenie. Ten oddany Bogu będzie zaawansowany, a ten nieoddany będzie początkujący. Czas nie ma znaczenia.
liczy się stopień oddania. Jesteśmy wspólnotą chrześcijan, gdzie najbardziej liczy się budowanie innych ludzi na uczniów Chrystusa. I to budowanie dzieje się przede wszystkim przez wzór oddania. Dlatego u nas normalne jest wielkie oddanie. Bo tylko wtedy można mówić o dobrym wpływie na innych. I jak ktoś nawraca się do Chrystusa w naszym środowisku, to wszystko jest dla niego oczywiste. Normalne jest wielkie oddanie. Ale zdarza się, że ktoś przychodzi do nas z innego chrześcijańskiego środowiska, gdzie normalne było małe oddanie. I jest problem. Może jest z dłuższym stażem, ale tak naprawdę jest jeszcze bardziej nowy niż ktoś, kto dopiero się nawrócił do Chrystusa. Bo nie tylko potrzebuje nauczyć się nowych rzeczy, ale najpierw oduczyć poprzednich wzorców, jeżeli były to wzorce małego oddania, żeby przypadkiem nie stała się rzecz tragiczna, że ci nowi starzem nauczą się od niego mniejszego oddania. Ale w czym to nasze oddanie, to serce dla Boga się wyraża? W podejściu do finansów, ofiarowania, w podejściu do robienia odważnych kroków wiary, w oddaniu więziom z innymi, w otwieraniu swojego domu i swojego życia, w sposobie traktowania przywództwa. Więc popatrz na siebie, mówię to też do siebie samego, popatrz, gdzie jesteś w swoim rozwoju wiary przez pryzmat swojego oddania. Na ile jestem nowy, może stażem już wiele lat, a z oddaniem, jakbym dopiero tutaj wszedł. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ ludzie mają zawsze na siebie wpływ i to jest nieuniknione, więc jesteśmy odpowiedzialni za to, jak przedstawiamy siebie innym. Jeżeli sugerujesz komuś coś takiego, wielkie oddanie, poświęcenie, zobacz, ja jestem we wspólnocie tyle lat i tym się nie przejmuję. W znaczeniu, ty też się nie przejmuj. Wielka odpowiedzialność. Nie ma sytuacji, w której Jezus mówiłby o czymś z większym oburzeniem niż taka sytuacja, o ogorszeniu tych małych. Więc lepiej powiedzieć, słuchaj, ja jestem dopiero na początku drogi. Proszę cię, nie ucz się ode mnie. Nie patrz na mój wzór, bo nie najlepiej skończysz. Patrz na tych, którzy są najbardziej oddani. Przepraszam, muszę ci to powiedzieć, nie bierz wzoru ze mnie. Ja jestem tu nowy, dopiero tu wszedłem. Chociaż jeśli chodzi o czas, może kilkadziesiąt lat wcześniej. Prawda jest taka, że każdy ma prawo być na tyle oddany Bogu, na ile chce, i każdy jest z tym w pełni akceptowany. Ale jednocześnie potrzebujemy mocno stawiać sprawę, kto może być wzorem dla kogo. Serce dla Boga to jest połowa wpływu. Wpływ, dobry wpływ zaczyna się w momencie, gdy coś zaczyna ciebie kosztować w taki czy inny sposób. Jeżeli chcesz budować ludzi na uczniów Chrystusa, ale naśladowanie Chrystusa nic ciebie nie kosztuje, nie możesz wywrzeć dobrego wpływu. Co najwyżej ten nie najlepszy. Więc odpowiedz Chrystusowi, wielkie oddanie, ja też chcę.
Ok? Druga cecha ucznia Chrystusa. Oto przykład Pawła Apostoła z pierwszego listu do Koryntian 9. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę. Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Jaka tu jest cecha ucznia Chrystusa? Skupienie na mecie, skupienie na końcu drogi. Myślenie perspektywiczne. Drugą cechą jest myślenie perspektywiczne. Na czym polega? Ludzie są skłonni myśleć o krótkich celach, co chcą osiągnąć za kilka miesięcy, lat. Tu kupią samochód, tu się ożenią, tu zbudują dom. Uczeń Chrystusa myśli o tym, co chce osiągnąć na koniec życia. I coś mu przy tym przyświeca, takie słowa z drugiego listu do Koryntian 5. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Będzie zapłata, nie w sensie zbawienia, bo ona jest darem, ale zapłata za to, jak żyliśmy po nawróceniu do Chrystusa. To, jakie decyzje podejmowaliśmy, tyle otrzymamy w wieczności. Dlatego uczeń Chrystusa myśli o tym, co będzie się wtedy liczyło i odkrywa dwie rzeczy, które będą miały wtedy wartość. W wieczności. Słowo Boga i dusza człowieka. Dwie rzeczy, które są wieczne. Więc taki chrześcijanin myśli perspektywicznie. Ma cel. Co mam zrobić dzisiaj, by kiedyś osiągnąć ten cel? Potrafi rezygnować z rzeczy, które tym przeszkadzają. Idzie wąską drogą wytyczoną przez ten cel. Jak taki sposób myślenia odbije się na naszym życiu? Najpierw na tym, o czym lubimy rozmawiać. Bo co w sercu, to i na języku. Więc pytanie, na ile to perspektywiczne myślenie jest obecne w moich rozmowach z innymi? Na ile da się ze mną pogadać na ten temat? W czym dalej się wyrazi takie podejście? No, w naszym zaangażowaniu w życie innych ludzi, by łączyć razem te dwie rzeczy. Słowo Boże i dusze ludzi. No i w różne służby, które będą w tym pomagały. I tutaj rodzi się zawsze jedno pytanie. Czy skupienie na wieczności spowoduje zaniedbanie innych dziedzin życia? Odpowiedź wręcz przeciwnie. A dlaczego? Są dwa powody. Po pierwsze, Jezus obiecał, Ewangelia Mateusza 6, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Czyli Bóg się zaangażuje. Bóg da pomyślność. Po drugie, możemy wszystkie dziedziny naszego życia skierować w stronę celu. Nie zaniedbywać ich, ale skierować w stronę celu, tak aby wspomagały cel. Wykształcenie, praca, dom, miejsce zamieszkania, rodzina, małżeństwo, finanse, osobiste potrzeby. O to wszystko mogę zadbać, ale z nowej perspektywy, mając na uwadze cel życia. Będę się starał, aby wszystkie te dziedziny mojego życia wspierały cel. Nie zaniedbam ich, ale nadam im szczególny sens. Oto myślenie perspektywiczne. Więc powiedz Bogu, ja też chcę. Ok, trzecia cecha uczniów Chrystusa. Przeczytajmy o wydarzeniu opisanym w Dziejach Apostolskich 19. Paweł wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez 3 miesiące,
rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym. Gdy jednak niektórzy upierali się w niewierze, bluźniąc wobec ludu przeciw drodze, odłączył się od nich i oddzielił uczniów i rozprawiał codziennie w szkole Tyranosa. Jakie problemy mieli niektórzy słuchacze Pawła? To, co mówił, nie podobało im się, bo mówił inaczej niż dotychczas myśleli. Więc się sprzeciwiali, mieli problemy z tym, żeby przyjąć coś nowego. I to jest kolejna cecha, generalna cecha ucznia Chrystusa, gotowość, by się uczyć. Dlaczego potrzebujemy uczyć się nowych rzeczy? Chcąc to uchwycić, wyobraźmy sobie po jednej stronie coś, co można by nazwać tradycyjnym sposobem myślenia, popularne w świecie podejście do różnych zagadnień, a na drugim końcu umysł Chrystusa, a więc Jego podejście do różnych rzeczy. Na przykład, jak uzyskać zbawienie? Tradycyjne podejście? Z uczynków. Trzeba sobie zasłużyć. A co mówi umysł Chrystusa? Zbawienie jest darem. Jest w całości dziełem Boga w sercu człowieka. Dlatego jest po pierwsze darmo, jest darem. Po drugie jest trwałe, nieutracalne, ponieważ jest dziełem Boga. Jak Bóg coś robi, to w sposób trwały. I choćby człowieka kroić czy przypalać, nic z tego nie zmieni. To jest dzieło Boga w sercu człowieka, nienaruszalne. Albo inny przykład, Kościół. Tradycyjne myślenie, budynek, do którego przychodzą ludzie i są związani z Bogiem przez jakieś obrzędy, przez już samą obecność tam. Umysł Chrystusa, sposób myślenia Chrystusa. Kościół to zbiór ludzi, których łączą najgłębsze więzi, jak cząstki w jednym ciele. I najważniejsza jest tutaj grupa uczniów, jaki wzór pokazał Jezus. Dwa ekstrema. Sposób myślenia świata, umysł Chrystusa. A co jest po środku? Po środku jest tradycyjny sposób myślenia w środowiskach ewangelicznych. Zbiór najróżniejszych poglądów, często gdzieś w środku, w połowie drogi. Zbawienie? Absolutnie, nie z uczynków. Ale jak się nie będziesz pilnował, to możesz je stracić. Co na jedno wychodzi z dobrymi uczynkami? Kościół? Nie obrzędy, absolutnie nie sakramenty. Trzeba słuchać Bożego Słowa i starać się zmienić swoje życie. Wzniosłe nabożeństwa, płomienne kazania, kiwanie się na boki z rękami do góry, no i grupy o specyficznych poglądach walczące o rację. Ja uważam tak, a my uważamy tak. I tyle. Bez głębokich więzi osobistych, dzięki którym jedni budują drugich, bez osobistego poczucia odpowiedzialności przed kimś, jedni przed drugimi, według wzoru, jaki zostawił Jezus, gdzieś po środku. Między tradycją w świecie i umysłem Chrystusa. Tradycyjne podejście w środowiskach ewangelicznych. Dlaczego potrzebna jest gotowość, by się uczyć nowych rzeczy? Dlatego, że pełna dojrzałość i satysfakcja jest tam, gdzie umysł Chrystusa. Jeżeli kolejne pokolenia chrześcijan nie będą miały postawy uczenia się nowych rzeczy w kierunku umysłu Chrystusa, szybko cały ruch wróci do ewangelicznej tradycji,
gdzieś po środku między światem a umysłem Chrystusa. I cały trud tworzenia środowiska bliżej umysłu Chrystusa zostanie zmarnowany. I znowu trzeba będzie zaczynać od początku. Chrześcijanie czasami mają niezwykłe odkrycia, wręcz epokowe. Na przykład, po co małe grupy uczniów, skoro można spotykać się w dużej grupie? Jaka oszczędność czasu i wysiłku? Po co angażować się w jakieś budowanie uczniów, prowadzenie grup, otwieranie swoich domów, jak można przyjść raz w tygodniu na godzinkę, posłuchać mądrych wykładów, pokiwać się na boki z rękami do góry, wypowiedzieć kilka modlitw, poematów, przekazać sobie jakiś znak serduszka, brzdęknąć monetą o tacę. Jaka oszczędność czasu i pieniędzy. Hurra! I całe dziesiątki lat wysiłku by było inaczej w kierunku umysłu Chrystusa zmarnowane. Dlatego właśnie potrzebujemy gotowości uczenia się nowych rzeczy, uczenia się umysłu Chrystusa i niepowracania do starego myślenia. Czy każdy chrześcijanin musi być czyimś uczniem? To zależy, na ile chce się rozwijać. Jeżeli zamierza zadowolić się staniem w miejscu lub wręcz cofaniem się, nie musi być uczniem. Ale jeżeli chce najlepiej przygotować się do wieczności, wzrastać i pomnażać dla chwały Boga, no to nie ma innej drogi. Dlatego istotną cechą jest pragnienie uczenia się, pragnienie bycia czyimś uczniem, widzenie siebie w pozycji ucznia. Co najbardziej przeszkadza? Sporą przeszkodą jest przyjęcie innego wzoru chrześcijaństwa bez pójścia za kimś, by przejąć jego wzór życia. Jednak warto zmienić podejście na takie pełne wiary oczekiwanie, że Bóg postawi na mojej drodze ludzi, Bóg postawi na mojej drodze ludzi, którzy będą dobrym wzorem i mnie poprowadzą. Bóg odpowie na takie zaufanie i postawi takich ludzi na twojej drodze. Specjalnie ich do tego powoła. Więc powiedz Bogu, ja też tak chcę. Przed nami czwarta cecha uczniów Chrystusa. Przeczytajmy o niej w Ewangelii Jana 1. Jezus, ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Co zrobił Jezus? Zaprosił potencjalnych uczniów do swojego domu. I tak zaczęła się ich przyjaźń. Czwartą cechą jest gotowość na przyjaźń. Przyjaźń, o którą tutaj chodzi, ma parę istotnych cech. Po pierwsze, jest zawsze nastawiona na budowanie drugiego człowieka, na jego rozwój. Więc po jednej stronie mamy kogoś, kto poświęca swoje życie, by zbudować kogoś, a po drugiej jest pragnienie, by z tego skorzystać. Po drugie, taka przyjaźń polega na otwarciu swojego życia. Jezus otworzył przed potencjalnymi uczniami swój dom i jest to symbol otwarcia swojego życia dla podopiecznych, ale takie samo otwarcie potrzebne jest po stronie uczniów. Jeżeli jest postawa ukrywania swojego życia przed drugim człowiekiem, to nie ma szans na przyjaźń.
Dlaczego warto zadbać o taką przyjaźń? Bo więzi powstałe na takich fundamentach są tak satysfakcjonujące i tak wypełniające, że nie trzeba już prawie niczego innego, by wspólnota chrześcijan trwała i miała się dobrze. Te więzi są tak wypełniające, że nawet nie ma specjalnie miejsca na inne rzeczy. Ale jeżeli we wspólnocie stracimy taką jakość więzi, nagle potrzebne jest coś, co to zrekompensuje. Będą potrzebne różne gadżety. Będziemy szukać przeżyć w muzyce. Będziemy podnosić ręce i kiwać się na boki. Będziemy wymyślać różne teorie i będziemy się o nie spierali, by czymś wypełnić nasze relacje. Ale jest coś lepszego. Więzi przyjaźni według wzoru, jaki pokazał Jezus. I te więzi są największą siłą, która nas scala. Dzięki nim jesteśmy zdolni, jak się okazuje, czynić wielkie rzeczy, zaskakująco wielkie dla wielu. Ludzie pytają, skąd u was tyle entuzjazmu? Że ludzie chcą się zaangażować. Tajemnica leży w rodzaju więzi, jakie nas łączą, których się tu uczymy. Są to więzi przyjaźni z silnym akcentem na budowanie jedni drugich. Jeszcze raz. Autentyczne nastawienie na budowanie drugiego człowieka, osobiste poświęcenie się dla jego rozwoju, zbuduje największy autorytet, jaki istnieje i najsilniejsze więzi, jakie istnieją między ludźmi. I nic dziwnego, że Jezus Chrystus przewidział ten właśnie rodzaj więzi dla największego ruchu w historii, gdy powiedział, idąc czyńcie uczniów. I do tego wielkiego polecenia podpiął swój osobisty wzór, w jaki sposób on traktował uczniów. To były tak silne więzi, że jak może pamiętamy z Ewangelii Jana, gdy Piotr po zmartwychwstaniu Chrystusa zorientował się, że to on sam, Chrystus, tam stoi na brzegu, to w tej sekundzie wskoczył do wody i popłynął w pław, by być z Jezusem. Ale ten sam rodzaj więzi jest możliwy wśród nas, gdy w podobny sposób poświęcamy swoje życie, by budować jedni drugich. Więzi w małej grupie zbudowane na tych fundamentach będą tak silne, że przyjęty u nas we wspólnocie slogan staje się rzeczywistością. Mała grupa uczniów Chrystusa? Zostawiam wszystko i lecę. Dlatego i ty zmień swoje podejście bez względu na wszystko. Gotowość na przyjaźń? Ja też tak chcę. Przed nami jeszcze piąta, ostatnia cecha, generalna cecha ucznia Chrystusa z tych największych. Przeczytajmy o niej w Dziejach Apostolskich 4. Zebrali się ich przełożeni i starsi i uczeni w Jerozolimie. Arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. Postawili ich w środku i pytali, czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to? Wtedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział do nich, przełożeni ludu i starsi. Niezwykłe spotkanie. Stoją naprzeciw siebie dwie grupy. Po jednej stronie cała religijna wierchuszka narodu, wszyscy najważniejsi religijni przywódcy. Po drugiej stronie dwaj uczniowie Chrystusa, liderzy nowego ruchu duchowego, który szedł już w tysiące. Skąd się wzięli? Z małej grupy uczniów Jezusa.
Tam się wszystkiego nauczyli i szkoła, jaką otrzymali od Jezusa w 3 lata u Jego boku, uczyniła ich w jakiś sposób wybitnymi. Ale zobaczmy, co się dzieje. Piotr i Jan, pomimo tego, że wyszli spod najlepszego mentora w historii, ich tajemnica leżała jednak w czymś innym. Byli napełnieni Duchem Świętym. Nie opierali się na sobie, lecz na Duchu Świętym, Jego prowadzeniu, przekonywaniu. I to jest 5. cecha ucznia Chrystusa z tych najważniejszych. Opieranie się na Duchu Świętym. Inaczej mówiąc, nie wymądrzali się sami, ale liczyli na prowadzenie Ducha Świętego. Bo jak ktoś jest pilnym uczniem w dobrej, małej grupie uczniów Chrystusa, to dobrze zna zasady i ma rozwiązanie na każdy problem. Jednak to, że posiadamy tak ogromny potencjał, nikogo nie zwalnia z tego, co jest najważniejsze, by opierać się na Duchu, na Jego prowadzeniu, przekonywaniu ludzi. Ale w czym leży problem? To wydaje się takie oczywiste. W tym, że człowiek ma opieranie się na sobie wpisane w swoją naturę. I to wszystko nie dzieje się automatycznie. Jeżeli ktoś ma teraz podejść po nowemu, opierać się na Duchu, potrzebuje nauczyć się pewnej lekcji, mianowicie przeżyć głębokie zniechęcenie samym sobą. Potrzebuje mieć wręcz obrzydzenie do opierania się na sobie. Przeżył to, jak wiadomo, Piotr, apostoł, który w pewnym momencie był tak pewny swoich możliwości, jako już prawie absolwent szkoły Jezusa, wychodzący spod najlepszego mentora, że powiedział, choćby wszyscy cię opuścili, ja nigdy. Ale później, jak wiemy, przeżył głębokie rozczarowanie sobą, gdy wyparł się znajomości z Jezusem, gdy kogut zapiał 3 razy, głęboko nad sobą zapłakał. I to jest doświadczenie, przez które potrzebuje przejść każdy uczeń Chrystusa. Głębokie zniechęcenie sobą. Wręcz obrzydzenie do opierania się na sobie samym. Po to, by naprawdę oprzeć się na Duchu Świętym. I z tej lekcji wyłoni się coś pięknego. Człowiek na 100% zaangażowany, działający, ale jednocześnie na 100% ufający Bogu, opierający się na prowadzeniu Ducha Świętego, pozwalający, by Duch Święty go używał. Bo to on przecież, Duch Święty, ma przyciągać ludzi do Chrystusa, a nie my. I tylko on może sprawić, że ludzie będą nas słuchać. Dlatego odpowiedz Bogu, ja też tak chcę. Czego więc Bóg nas dzisiaj uczy? Potrzebujemy zrozumieć, że zanim jakieś ważne rzeczy zdarzą się w naszym życiu, potrzebujemy zdobyć kwalifikacje. Ktoś może mieć marzenia, co tam wielkiego się w jego życiu zdarzy, co Bóg zrobi, że powierzy mu ludzi pod opiekę. Najpierw potrzebujemy zatroszczyć się o kwalifikacje. Dlatego właściwą modlitwą jest: Boże, zmień mnie tak, żebyś mógł mnie użyć. Więc i ty, mówię też do siebie, i ty zdobądź kwalifikacje. Odhaczaj kolejne kwalifikacje Chrystusa, tak jak ja odhaczałem angielskie słówka, których się nauczyłem. Serce dla Boga? Jest. Myślenie perspektywiczne? Jest. Gotowość, by się uczyć? No, trochę skręca mnie, ale dobrze, jest. Gotowość na przyjaźń? No, oczywiście jest.
Opieranie się na Duchu Świętym? Jest.